Dobry wieczór, moi kochani. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu na nadchodzący tydzień dla wszystkich znaków Zodiaku. Ja na imię mam Grzegorz i bardzo, bardzo serdecznie Was witam. Pamiętajcie, że przekaz z kart, prognozy mają za zadanie przede wszystkim zmotywować nas do jakiegoś działania. Pamiętajcie, że karty to nie wyrocznia, za to cudowny potencjał do tego, by wzmóc własne możliwości, własne potrzeby i dążenie do tego, by to, co gdzieś się zalęknie w naszej głowie, co zacznie wybrzmiewać, mogło nabrać realnych kształtów. I tego Wam życzę. Życzę Wam cudownego, udanego tygodnia i niechże opatrzność i wszechświatu nam sprzyja. Mamy Jowisza w bliźniętach. To doskonały czas na kreowanie, na budowanie, na zadźwignięcie nowych, ważnych dla nas rzeczy. A no i niech się po prostu dzieje. No i pamiętajcie, że w opisie pod wideo znajdziecie czasówkę, jak to u mnie zawsze. Również znajdziecie tam dwa przekierowania do kalkulatorów ascendentalnych, ale znajdziecie również tam przekierowanie do horoskopu natalnego. Wypełniając kilka rubryczek, dowiecie się czegoś więcej, co może wnieść lepsze, pełniejsze zrozumienie tego, co w dzisiejszym czytaniu zostanie wypowiedziane. Raz jeszcze witam Was serdecznie i zacznę czytanie od urodzinujących, świętujących bliźniąt. Wszystkiego dobrego, moje bliźnięta, spełnienia marzeń, radości, a mnóstwa przyjemności, niech ten miesiąc będzie dla nas bardzo sprzyjający. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. No dobrze. Zobaczmy, bliźnięta, co tam u nas. Cóż tam w perspektywach, możliwościach, potencjałach, no i ewentualnie w ostrzeżeniach na ten tydzień dla Was. Myślę, że może być to naprawdę bardzo dobrze zapowiadający się tydzień. Doskonały czas na to, by wszelkie marzenia, wszelkie chęci, wszelkie mądre decyzje móc w końcu uzewnętrznić, aby nabrały realnych kształtów. Czas na dywagacje, czas na gdybologię i czas na, a może obejrzę, zobaczę, myślę, że tutaj już wykorzystany został. Teraz będzie doskonały czas na to, by po prostu najzwyczajniej w świecie zacząć realizować się w pełni, spełniać te marzenia. Może być to doskonały czas wśród rodziny, osób Wam bliskich. Może być to bardzo dobry i bardzo korzystny czas na załatwienie różnych spraw urzędowych, administracyjnych, może zawodowych i być może będzie to korzystny czas na to, by spróbować zadzierzgnąć jakąś znajomość, współpracę, właśnie w aspektach zawodowych, aby móc w końcu skonkretyzować się i wybrać to, co dla nas najlepsze w tym miesiącu i coś, co może nas ukierunkować do lepszych pieniędzy, bardziej satysfakcjonującej pracy albo zadowolenia z tej pracy. To, na co bym zwrócił uwagę, to na to, abyśmy, choć bliźnięta bardzo lubią to robić, ale naprawdę nie musicie ogarniać wszystkiego na raz. Co prawda karta cudów się pojawiła, jednak warto by było zrównoważyć to działanie i pamiętajcie, to, że możemy, to wcale nie znaczy, że musimy. Mądre wybory przed nami. W aspekcie cienia zwróćcie uwagę na przepompowane ambicje i na osoby, które być może będą chciały nam w swój palec władzy pokazać. Miejmy plan B i po mojemu uważajcie na aspekty w zależnościach właśnie jakichś biznesowych, gdzieś w urzędach, bo tutaj trzeba będzie ogarnąć pewne rzeczy i nieco przytemperować ego. Czasami odrobina uśmiechu potrafi wiele drzwi otworzyć i miejmy to na uwadze, bo czasami, wiecie, idziemy tak z buta, z butą w sobie, a to wcale nie do końca jest dobre. No dobrze, cóż tam jeszcze? Myślę, że może być to tydzień, w którym owszem, sukcesy się pojawią, ale może to być okupione troszeczkę takimi sytuacjami nerwowymi.
trochę nawet bardziej nerwowymi. I uważajmy, nie wchodźmy w takie nerwowe sytuacje. Zwróciłbym uwagę na to również, że może trzeba będzie wyjaśnić pewne aspekty z osobami trygonu ognistego baran, lew, strzelec. Być może osoby z tych znaków pojawią się w naszej przestrzeni raz jeszcze, by coś wyjaśnić, porozmawiać, być może coś zakończyć, może jakieś okoliczności, które wzbudzały w nas jakąś, nie wiem, niepewność, agresję, nerwowość, konfundację, trzeba będzie być może przegadać. Trzymajcie nerwy na wodzy, bo może być naprawdę gorąco, ale mam wrażenie, że finalnie to do jakichś konsensusów dojdziemy. Może być to tydzień i tutaj po mojemu uważajcie na takie po macoszemu traktowanie, a na zasadzie, a jakoś to będzie. Zwróćcie uwagę na sytuację, w którym emocje takiego zdobywcy mogą się w nas pojawić. Co to oznacza? Z jednej strony sukces, a z drugiej strony to takie, wiecie, przybyłem, zobaczyłem, wybyłem. Trochę tutaj miejcie na baczności, tym bardziej, że w aspekcie emocjonalnym tak może się zadziewać. Uważajcie na osoby, które będą chciały trochę poflirtować. My może byśmy myśleli, że coś z tego będzie bardziej, ale mam wrażenie, że tutaj mogą być okoliczności, które no przy tej szóstce buław to taki ktoś zdobywca. Słuchajcie, no, róbcie jak uważacie, albo uważajcie jak robicie. Mam wrażenie również, że jest potencjał, jeżeli jesteście osobami w związku, w relacji, to pewne jakieś niesnaski, pewne jakieś sytuacje trudne, mam wrażenie, że będą odchodzić w niepamięć. Coś wyjaśnicie, coś przedyskutujecie. I mam wrażenie, że tutaj jest potencjał na to, by ta relacja stała się taką relacją głęboką, pełną, kompletną. Być może był tydzień trochę gorszy. Była sytuacja, okoliczność, która wzbudzała jakieś nerwowe okoliczności. Ale mam wrażenie, że u bliźniąt ten czas już minął. Pozwólcie sobie na wysłuchanie obustronne i z mądrością podejmijcie decyzję, która jest najlepsza dla Was. Jeśli chodzi o aspekty zawodowe, rzeczywiście może być to bardzo fajny czas. Czas na to, aby nową ofertę, nową współpracę, realizację planów, marzeń, które dawno były odkładane, móc w końcu wdrożyć w realizację. Bardzo fajny, twórczy, kreatywny czas. No, jakby nie było, Jowisz w bliźniętach to naprawdę doskonały moment na to, by kreować, tworzyć i budować swoją cudną przestrzeń, czego i sobie, i Wam życzę. To, na co uważać, jeśli chodzi o aspekty energetyczne, zwróćcie uwagę na nadciśnionko, zwróćcie uwagę na bóle głowy, zwróćcie uwagę na problemy z poruszaniem się. I tutaj być może to jest kwestia zadbania o swój kręgosłup, być może jakaś konsultacja. Zwróćcie też uwagę na kwestie przeziębieniowe i kwestie, które być może są wrodzone, dziedziczne. Tutaj konsultacje medyczne jak najbardziej byłyby wskazane. Drogie bliźnięta. Życzę nam cudownego tygodnia, mnóstwa kreatywności, mnóstwa satysfakcji, zadowolenia, wspaniałych ludzi wokół i niech po prostu ten tydzień będzie nasz. Pięknie dziękuję za wysłuchanie i życzę wszystkiego, co dobre. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku raka lub ascendentem w tymże raku. Czytanko dla Was. Zobaczmy, cóż w podpowiedziach, w potencjałach i w możliwościach na nadchodzący tydzień. Raczki. Może niektóre z Was będą zakładać nową rodzinę. Może niektóre z Was odnowią relacje z tąże rodziną. Może niektóre z Was w końcu zadbają o swój stan, o swój poziom poczucia się w tej rodzinie. Może to będzie czas, w którym literalnie warto będzie większą uważność scedować albo otoczyć większą uważnością dzieci. Mam też wrażenie, że to może być doskonały czas na to, by pomyśleć o rozbudowie rodziny. Świetny też czas na to, by literalnie zadbać o poziom wody w organizmie. Może jakieś spa, może sanatorium gdzieś, gdzie właśnie leczą wodą. Może to będzie dobry czas na to, by
w końcu uruchomić potencjały lepszej pracy, lepszego zarabiania. Generalnie dobry czas również na podróże. No i życzę Wam cudownych podróży, drogie raczki. Myślę, że niektóre z Was będą miały taką tendencję do tego, by troszeczkę myśleć więcej o przeszłości. Tendencję do tego, by być może coś udowodnić, najważniejsze, sobie. Doskonały czas na to, by zadźgnąć jakąś pozostawioną myśl, jakieś działanie z przeszłości i zacząć je wdrażać. Może być to świetny czas na to, by pomyśleć, jeżeli jest to w Waszym planie, by wykorzystać jakieś pomysły, jakieś projekty, które kiedyś były myślą przewodnią, tylko brakło czasu, brakło pieniędzy, brakło odwagi do tego, by zacząć je realizować. To ten tydzień być może będzie Was tak właśnie cofał do tej przeszłości, do projektów zostawionych, bo w tym momencie to będzie świetny czas na to, by spróbować je aktywować, wdrożyć w plan. W aspekcie cienia mam wrażenie, że bliskie osoby z przeszłości i literalnie tutaj mogą być aspekty jakiegoś troszeczkę robienia Wam pod górę, troszeczkę pomawiania, obmawiania. Ja wiem, że Liz Taylor mówiła, nieważne kto i co mówi, najważniejsze by mówił, ale tutaj w tym przypadku, po mojemu, uważajcie na sytuacje, które mogą Was bólu głowy przysposobić, no i uważajcie na takie okoliczności, gdzie najbliżsi mogą próbować tak zwane swoje trzy grosze wtrącać, to wcale nie będzie dobre. Konstruktywna krytyka, owszem, ale tu mam wrażenie, że trochę przekroczenie granic może się pojawić. No i w aspektach właśnie emocjonalnych, zobaczcie, przede wszystkim odzyskajcie równowagę. Może to będzie tydzień do tego, by w końcu jakaś niepewność, jakieś sytuacje trudne, rodzinne, a w końcu zdystansować się do tego, w końcu wstać z kolan. Dwójka mieczy może mówić o braku równowagi. Przestańcie a być może karmić się energią, która jest totalnie Wam niepotrzebna. Być może w dziesiątce mieczy właśnie może chodzić o przysłowiowe ty brutusie przeciwko mnie. Jakie jest na to najlepsze rozwiązanie? Zdystansuj się, wykorzystaj intelekt. Przestań realizować cele innych, zacznij realizować siebie. Przede wszystkim odzyskaj harmonię w sobie. Nic nie musisz, wszystko możesz. Owszem, może być to czas, w którym niektóre z Was emocjonalnie dojdą do tak zwanej ściany. Warto przede wszystkim zainwestować w siebie, a to jest po mojemu. Zawodowo czas, który będzie dobry na dokończenie różnych projektów, na pracę nad sobą i dla siebie. Być może może to być dobry czas na to, aby spróbować zaaplikować na inne stanowisko. Być może to będzie czas, w którym warto popracować nad swoim nazwiskiem, pozycją. Być może to będzie świetny czas na to, by w końcu stanąć na tak zwanych czterech nogach. Doskonały czas na to. I myślę, że może być to też czas, w którym pewne rzeczy o pieniądze, o granty, o jakieś konkursy, które być może bierzecie udział, a mogą się zadziewać in plus dla Was. I tego bardzo Wam życzę, bo to może być naprawdę bardzo kreatywny i dobry czas dla Was. To na co uważać? Na fałszywych ludzi i niezbyt trafne relacje z nimi, tak osobiste, jak i zawodowe. To może być czas, w którym ktoś będzie próbował trochę namieszać, trochę omamić, trochę nierzetelnością zacząć realizować się. Ktoś, kto może troszeczkę wywyższać, jestem lepszy, mam większą wiedzę. Pamiętajcie, że mistrz wcale o tym nie mówi, mistrz robi. Ktoś, kto ma nawet większą wiedzę, większe doświadczenie, większe umiejętności, inspiruje, towarzyszy
i pomaga, a nie się wywyższa. Tutaj może być troszeczkę problemik z tym. Miejcie rękę na pulsie. W kwestiach energetycznych zwróćcie uwagę literalnie na kwestie oczu, na kwestie narządów rodnych, ale też i dobrze byłoby zwrócić uwagę na stan nawodnienia organizmu. Więcej basenów, więcej może takiej wody, która odpowiednio nawadnia wasz organizm. Pięknie wam dziękuję za wysłuchanie. Życzę pomimo i ponad wszystko udanego i dobrego tygodnia. No i niech będzie dobry i spełniony. Dziękuję i do zobaczonka. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku lwa lub ascendentem. Pamiętajcie, w prognozach najistotniejszy jest ascendent, następnie to, co w księżycu mamy, a dopiero na końcu znak solarny. Tak więc lewki, czytanie dla was. Nadchodzący tydzień. Lwy. Może pojawić się trochę niezdecydowania, może pojawić się trochę okoliczności, które w jakimś stopniu mogą was próbować przytłoczyć. Warto skupić się na tym, co w tu i teraz was najbardziej ciekawi, absorbuje, coś, co jest dla was najbardziej na ten moment interesujące, i coś, co może was jakby rozgrać do tego, by zainwestować, zacząć się tym zajmować, cieszyć się tym po prostu. Myślę, że to może być czas, w którym inwestycja w siebie długofalowa, długoterminowa będzie doskonałą inwestycją. Osoby, które starają się o rozbudowę rodziny, świetny tydzień na to i mam wrażenie, że może być to niekoniecznie konwencjonalny sposób i mam wrażenie, że zakończony sukcesem. Życzę wam z całego serca powodzenia w działaniu. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Może być to czas, w którym osoby z trygonu wodnego, rak, skorpion, ryby, nieco młodsze od was, może zależne w jakimś stopniu od was, tak względem wieku, jak i zależności innych, i w aspekcie cienia mówimy o uzależnieniach, mogą w jakimś stopniu troszeczkę próbować wam na głowę wejść. Decyzję, co z tym, zostawiam wam. Najważniejsze, skupić się na sobie, wyjść z fantasmagorii i zacząć realizować choćby jedno, ale najistotniejsze działanie dla siebie. Dla siebie. Czasami najlepszą pomocą tej osobie drugiej jest zadbanie przede wszystkim o siebie. Wiem, że to trudny temat, ale mam nadzieję, że rozumiecie, co mam na myśli. Tak. Tydzień pełen informacji, być może w rozjazdach rodzinnych lub do rodzin. Świetny czas na to, aby zacząć aplikować, bywać w miejscach, które mogą was czegoś nauczyć. Świetny czas na to, aby zacząć przebywać wśród ludzi sukcesu. Doskonały czas na to, by po prostu zainwestować w siebie. Może być to czas, w którym informacja, przepływ tych informacji będzie bardzo wartki, dlatego mocno zwracajcie uwagę na to, co usłyszycie, albo na to, co do kogo mówicie. Pamiętajcie, że to ma dwie strony. Informacje będą bardzo wartkie, mocno budujące, informacje, które pomogą wam wyciągnąć jakieś wnioski, które mocno dodadzą wam wiatru w skrzydłach. Zwróćcie uwagę na osoby trygonu, po raz kolejny powtarzają się, wodnego, gdzie pewne okoliczności mogą być mocno przepompowane i nie takie, jakie byście myślały, że są. A tutaj jakieś drugie dno pojawić się może i nie dajcie się wmanipulować w kwestie, które są dla was ważne.
niekorzystne. Jeśli chodzi o emocje, to tutaj mam wrażenie, że u niektórych z Was, do Gilwy, dojdzie do wyjścia z niekomfortowych okoliczności i powolne, aczkolwiek jednak stabilizowanie swoich emocji. Być może niektóre z Was zakończą toksyczny związek. Być może niektórzy z Was wyjdą z sytuacji, które czy w relacjach właśnie miłosnych, osobistych, czy innych relacjach były obciążające, które po prostu wybrzmiały, wypaliły się. Będzie dobry czas na to, aby być może uciszyć, wyciszyć się, zharmonizować przede wszystkim. Owszem, niestety, niektóre z Was będą miały jakąś taką tendencję do tego, by wejść w podobną relację. Karty sugerują wstrzemięźliwość. Dajcie sobie czas dla siebie przede wszystkim. Zawodowo mam wrażenie, że jeżeli niektóre z Was czekały na uregulowanie Waszej wypłaty, oddanie Wam jakiejś pożyczki, spłatę w stosunku do Was zobowiązań, odzyskanie pieniędzy, odzyskanie jakichś kwestii czy to finansowych, czy innych, na przykład ważnych dokumentów, to ten tydzień będzie korzystnie rozstrzygał się dla Was. Będzie to też czas, gdzie warto będzie przemyśleć zainwestowanie kursy, szkolenia, aplikacje na wyższe stanowiska, które dadzą Wam większe poczucie siebie, lepsze pieniądze. Ważne będzie to, by słuchać, co mówią inni, otworzyć się na ich mądrość i doświadczenie i niczego nie zakładać od razu, choć czasami będzie nam się wydawać, przecież ja to wiem, albo przecież to jest takie banalne. Dosłuchujcie do końca, co mówi Wasz adwersarz, bo to będzie bardzo, bardzo istotne. Uważajcie na opłaty, uważajcie na jakieś skarbowe aspekty, bo tutaj trzeba będzie to trochę ogarnąć. Zobaczcie, czy nie kończy Wam się polisa ubezpieczeniowa na auto czy dom, bo tutaj mogą być problemiki, żeby nie przekroczyć jakiegoś terminu. W aspekcie cienia uważajcie na plotki, uważajcie na osoby, które po dołki za Wami będą chciały kopać. Zwróćcie uwagę na to, że być może w Waszych relacjach, czy to osobistych, miłosnych czy innych, gdzieś ktoś pod Wami coś będzie próbował zrobić albo poza Waszą wiedzą. Miejcie oczy szeroko otwarte. Tutaj jakieś drugie dna w tym tygodniu mogą ujrzeć światło dzienne, być nie do końca korzystne dla Was. Sprawdźcie umowy, zobaczcie wszystko drobnym drukiem zapisane, zobaczcie, co kto do Was mówi i czy patrzy Wam w oczy, bo może próbować coś ukryć. Życzę Wam jasności umysłu przede wszystkim. W aspektach energetycznych zwróćcie uwagę na okoliczności z stawami, szczególnie stawy biodrowe. Zwróćcie uwagę na hormony i wodę w organizmie. Zwróciłbym też również uwagę na aspekty kardiologiczne. Po mojemu warto by było zrobić jakieś badania okresowe, choćby, nie wiem, badanie krwi. Pamiętajcie, ja nie jestem lekarzem. Podpowiedzi od kart są sugestią, a wszelkie konsultacje to do medyków. Pięknie Wam dziękuję, życzę Wam dobrego, udanego tygodnia i niech będzie naprawdę satysfakcjonujący. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku Panny i ascendentem w Pannie właśnie. Nadchodzący tydzień Panny, nadchodzący tydzień. Może być to, choć to rzadko u Pani, ale może być to tydzień, który będzie wnosił dużo sytuacji z niepewnością, z zawieszeniem. Bardzo dużo różnych ofert do zweryfikowania i uważajcie na osoby trygonu wodnego, wow, które choć same mogą być postrzegane jako pełne pasji, ekscentryczne, osoby, które mogą zagrzebać do działania, mam wrażenie tutaj troszeczkę pogubione. Wiecie, czasami jest tak, że zewnętrznie
oceniani jesteśmy jako pełni charyzmy, ciekawości, mamy niesztampowe zainteresowania, zawody, a w środku mamy tak zwane własne demony, które nas blokują. I tutaj może być to naprawdę dosyć potężna blokada. Mam wrażenie, że ten tydzień może wnosić jakieś aspekty z opóźnieniem, zatrzymaniem wręcz. Może generować pomimo natłoku informacji, czasami nierzetelności, bo niepewności albo niesprawdzonych źródeł i jakiejś takiej rozchwianej emocjonalności, będzie potrzeba odnalezienia niesztampowego rozwiązania. I przy wisielcu warto czasami, jak to się mówi literalnie, stanąć na głowie, by to rozwiązanie znaleźć. Zwróćcie uwagę na problemy komunikacyjne, zarówno internetowe, jak i w poruszaniu czy przemieszczaniu się z miejsca na miejsce. Może trzeba będzie coś przełożyć. Relacje między ludźmi mogą być utrudnione. Uważajcie na jakieś kwestie, które ktoś będzie bardzo mocno próbował po tak zwanej bandzie, czyli emocjonalne kołowrotki w was jakby wytworzyć, lub sam może być osobą naprawdę o takiej chwiejności emocjonalnej. Tak to ujmijmy. Powiem wam, że tydzień zapowiada się wyzwaniowo. Panny są najczęściej mocno poukładane, wiedzą czego chcą, a tutaj ten tydzień taki jakiś rozmymłany. A no właśnie. Drogie panny, czas na porządki. Pomimo i ponad wszystko, ktokolwiek czego nie powie, a szczególnie ci najbliżsi wasi, czas na porządki, czas na zrzucenie z siebie balastu, czas na to, aby zostawić wszystko to, co jest nie wasze. Dosyć robienia za kogoś. Dosyć poświęcania uwagi, energii, pieniędzy na to, by jakkolwiek to nie zabrzmi, komuś robić tylko przyjemności. Owszem, robienie przyjemności innym jest cudowne, jest bardzo potrzebne nam w życiu. Lubimy dostawać prezenty, lubimy ofiarowywać te prezenty, tylko może tutaj trzeba będzie pomyśleć, zmienić postrzeganie i najpierw zająć się sobą. Generalnie porządki w przestrzeni emocjonalnej i fizycznej. Mam wrażenie, że tutaj mogą pojawić się pewne deadline, co się u panien rzadko zdarza, bo panny naprawdę są mocno poukładane i bardzo często, jak mają jakiś projekt do oddania, to one na 3 dni przed mają już to wszystko spięte. Ale tutaj mogą się pojawić bardziej takie deadline'y i potrzebne rzeczy do ogarnięcia przez pryzmat rozchwiania emocjonalnego. Trzymajcie nerwy na wodzy. Pamiętajcie, nerwy zawsze są złym doradcą, bo coś albo przeoczycie, albo czegoś nie dopilnujecie. Tutaj mocno uważajcie. Mam wrażenie, że mogą być przekładane na kolejny tydzień realizacje pewnej, więc jeżeli czekaliście na jakąś realizację, na jakieś, nie wiem, czy to w pracy, czy w wiadomościach, to mam wrażenie, że może być pewne opóźnienie, co będzie o tyle dobre, że będziecie mogli zdobyć jeszcze albo skompletować pewne dokumenty, wiedzę dobrać. Więc jeżeli na przykład macie jakieś literalnie, bo w cieniu mam kartę sądu, jakieś sprawy sądowe, notarialne czy urzędowe, będziecie mieli czas na skompletowanie brakujących dokumentów. Pomyślcie i wykorzystajcie dobrze ten czas. W aspektach cienia myślę, że dojdzie do zakończenia pewnego etapu i postawicie na siebie. To będzie wasz sukces. Relacje, karta wieży, zamknięcie tych relacji, co paradoksalnie będzie sukcesem waszym. Przy karcie wieży, jeśli mówimy o relacjach, czy to osobistych, miłosnych, czy innych, to myślę, że w końcu pozwolicie sobie na to, aby przestać udawać, przestać pielęgnować fasadę, która może i wygląda, może i w jakimś stopniu jest taką skorupką, która w jakimś stopniu daje wam iluzję, że coś jest jeszcze stabilne. W środku dawno już nic nie ma, nawet echo uciekło.
I mam wrażenie, że jeżeli pozwolicie sobie, oczywiście czytanie nie będzie życiem wszystkich, ale mam wrażenie, że jeżeli pozwolicie sobie na ruinę, czyli w końcu gruchnie ta wieża, to będzie to wasz osobisty sukces i wykorzystajcie go. Pamiętajcie, porażki są jak trampolina do sukcesu. Co prawda w szóstce buław energia emocji, miłości to jest taki typ zdobywcy, więc tutaj rękę na pulsie, ale z drugiej strony, jeżeli to się ma tyczyć waszej relacji, po mojemu, to będziecie osobami, które z sukcesem zakończą być może trudną relację, czy osobistą, czy jakąś partnerską. Życzę wam jak najwięcej tych sukcesów dla siebie. W aspektach zawodowych mam wrażenie, że tutaj trochę czeka was takiego czasu mocno obciążającego. Mocno uważajcie, co do kogo mówicie. Pamiętajcie, ściany mają uszy. Może być to czas na tak zwany punkt zwrotny. Może być to czas, w którym ten moment zarabiania pieniędzy, skupienia uwagi, kreowania tej pracy będzie trochę utrudniony. Pamiętajcie, zgrany zespół to skarb. Tutaj, moim zdaniem, mogą się pojawić jakieś osoby, które będą próbować się troszeczkę wyłamać, nie chcę mówić szkodzić, ale ich opieszałość, ich nieogarnięcie może mocno rzutować na was. Tutaj bardzo skupcie się, po prostu nie dajcie się wmanewrować w coś, co jest dla was niekorzystne. Może być to bardziej obciążający fizycznie, mentalnie tydzień. Miejcie plan B, tak po prostu. Mam wrażenie, że pewne sprawy do wyjaśnienia, sądowe, notarialne, administracyjne, literalnie mogą w tym tygodniu, choć na to liczyliście, nie dojść do skutku, nie dokończyć się. Być może ktoś w ostatnim momencie się albo z czegoś wycofa, albo doniesie jakiś dowód, albo jakieś inne rzeczy się pojawią i tutaj może być trochę to utrudnione. Mam wrażenie, że może być to tydzień również z pojawiającymi się cieniami z przeszłości, okolicznościami, które zostały niedokończone, ludźmi, z którymi nie dokończyliście rozmowy, dokumentami, ważnymi rzeczami, które gdzieś zostały, a później to zrobię. Ten tydzień może, stety, niestety, po mojemu stety, wygenerować potrzebę zamknięcia, domknięcia tych spraw. Jowisz nam sprzyja, więc wykorzystajcie go bardzo, żeby domknąć te sytuacje, które gdzieś tam po przysłowiowych nocach mogą trochę straszyć. To, na co zwrócić uwagę, to literalnie na spadek energetyki. Tutaj zalecam sporo takich spacerów, więcej picia wody. Zwróćcie uwagę też na kręgosłup szyjny, ramiona i barki. Ale będzie to też czas, w którym warto by było konsultacje medyczne poczynić. Tak więc pomyślcie o tym, działajcie, życzę wam wszystkiego, co dobre i pamiętajcie, że karty to nie wyrocznie, za to możliwość i potencjał do tego, by wzmóc nasze siły mentalne i fizyczne, co by lepiej, bardziej i pełniej. Pięknie wam dziękuję i życzę dobrego i udanego tygodnia. Na czytanie zapraszam osoby spod znaku lub ascendentem w wadze. Moi drodzy, moje drogie, czytanie dla was na nadchodzący tydzień. Mam wrażenie, że może być to tydzień na tak zwanym przyspieszeniu. W niepamięć przejdzie jakaś kwestia, jakieś sytuacje, które was opóźniały, zatrzymywały. Może być to doskonały czas na to, by pomyśleć o zadbaniu o swoje zdrowie, o wyjazd rehabilitacyjny, po jakimś być może zabiegu czy zatrzymaniu, na jakieś badania. Świetny czas na to, by wdrożyć jakieś uzdrawianie. Bardzo fajny czas na to, by spędzić ten tydzień w gronie najbliższych, bardzo pozytywnie nastawionych do was ludzi, rodzina, przyjaciele. Świetny czas na to, by być może podjąć wyzwanie i zaaplikować do nowej pracy. Doskonały czas na to, by
ruszyć z projektami, z nowym hobby, czy po prostu zacząć realizować siebie. To, na co bym zwrócił uwagę, to na kwestię osoby z trygonu ziemskiego, byk panna koziorożec, które mam wrażenie, że będą chciały zrobić wam jakąś niespodziankę, raczej pozytywną, ale mocno was to może zaszkodzić. I mam wrażenie, że troszeczkę trzeba będzie partycypować w opłacie, w ogarnięciu. Na zasadzie, kochanie, kupiłem ci pianino, ale musisz po nie przyjechać. Niemniej jednak jakaś niespodzianka na horyzoncie, bardzo przyjemna, gdzieś tam się pojawia. Tak. Mam wrażenie, że niektóre z was w końcu zdecydują się i powiedzą tak. Być może to będzie czas, w którym rzeczywiście jakieś oświadczyny się pojawią i może być to czas, w którym wyjdziecie z takiego stanu zatrzymania. Będzie to bardzo ważny czas, wiele informacji, pęd, może rozjazdy, może podróże właśnie biznesowe. Będzie to bardzo ważny czas na to, aby pomyśleć o tych fundamentach na przyszłość. Uważajcie na sytuacje, które mogą troszeczkę opieszale się realizować, szczególnie jeżeli czekacie na jakąś przesyłkę, na jakąś informację lub kogoś, kto miał przyjechać, może mieć czasowe, nieplanowane kopnięcie w czasie. Tutaj bądźcie na to przygotowani. Emocjonalnie mam wrażenie, że osoby, które nie są w tej chwili w relacji, to czeka was naprawdę fajne przyspieszenie. Może pojawić się ktoś, kto trochę zawróci wam w głowie. Ktoś, kto może być charyzmatyczny. Trygon ognisty. Tutaj mówimy baran, lew, strzelec. Ktoś nieco młodszy, albo o takim młodym duchu, niesamowicie charyzmatyczny, spotkany w podróży, lub właśnie być może w przysłowiowym, nawet w czasach w Ciechocinku. Ja wam życzę jak najwięcej ekscytacji, pozytywnych emocji, miłości. Tutaj pojawić się może również znajomość, która ma potencjał do tego, by przerodzić się naprawdę w poważną relację i związek. I życzę wam uczciwego podejścia do tematu, a wówczas myślę, że drogi otwarte mogą być. Jeżeli jesteście osobami w relacji, to mam wrażenie, że to będzie czas dobry na uzdrowienie. Jeżeli jakieś były, nie wiem, niesnaski, ciche dni albo inne kłótnie, to tutaj mam wrażenie, że siła waszej miłości wygra i tego wam życzę. Mnóstwo empatii i zrozumienia. Czasami, wiecie, w relacjach, nawet w wspaniałych związkach kłócimy się, mamy odmienne zdanie, ale ważne jest to, aby wysłuchać pomimo i ponad wszystko tej drugiej strony i spróbować znaleźć ten konsensus. A myślę, że tutaj warto i tak się niech zadziewa. W aspektach zawodowych, to tutaj mam wrażenie, że dużo kreacji, dużo pomysłów, dużo realizacji, ale mam też wrażenie, że mogą pojawić się niezbyt komfortowe okoliczności. Upierdliwość urzędników, jakieś wasze, myślę, takie sytuacje nerwowe, niby umiem, wiem, doświadczenie mam, ale nie podejmę, bo nie. Tutaj mocno bym się nad tym zastanowił, bo być może wiecie, jak to jest. Strach ma wielkie oczy, a po drugiej stronie lęku jest ocean możliwości. Więc tutaj warto by było się nad tym zastanowić. Urzędowe aspekty mogą iść trochę po grudzie. Jeżeli macie środa, czwartek zaplanowane jakieś aspekty do ogarnięcia, to mam wrażenie, że może iść trochę po grudzie, szczególnie w aspektach ustalania jakichś ważnych rzeczy, jakichś administracyjnych aspektów, to tutaj miecie bardzo duży margines czasu lub spokoju, albo jednego i drugiego, bo przysłowiowe muchy w nosie urzędnika mogą stanąć na drodze załatwieniu waszych spraw. Po mojemu, może i bym przełożył na kolejny dzień lub po prostu spokojem się wykazał. I to dużym spokojem. Myślę, że może być to czas, w którym będziecie potrzebować konsultacji.
I rzeczywiście, czy to w aspektach medycznych, czy to w aspektach prawnych, notarialnych, tu będzie to bardzo ważny tydzień dla Was. Nie przeoczcie szans, nie wątpcie w siebie, bo sami sobie podłożycie wtedy tak zwany kamień i warto by było jednak mądre decyzje podejmować. Z czym może być problem? Z bliskimi Wam ludźmi, którzy nie do końca wierzą w Was lub a po co ci to będzie, może nie rób. Ja rozumiem dobre serce, rozumiem podpowiedzi, ale tutaj czasami warto lekko zaryzykować. Oczywiście w granicach rozsądku. To, na co bym zwrócił uwagę, jeśli chodzi o aspekty energetyczne, kręgosłup, być może niektóre z Was czekają na jakiś zabieg, na jakąś operację, warto tego nie odkładać. Czas na to, aby zadbać o fundamenty, czyli czakra podstawy, no i kwestia z możliwością rozbudowy rodziny też i to bardzo, bardzo się pojawia, więc pomyślcie i zadecydujcie. Wybór należy do Was. Pięknie Wam dziękuję. Życzę Wam dobrego, udanego tygodnia, mnóstwa miłości, zrozumienia, dobrych rozmów. Niech ten tydzień będzie po prostu przyjazny i dobry. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku Skorpiona lub ascendentem w Skorpionie właśnie. Witam Was serdecznie, no i zobaczmy, cóż tutaj w potencjałach, w podpowiedziach, w możliwościach na nadchodzący tydzień dla Was właśnie. Wow. Myślę, że u niektórych z Was dojdzie do finalizacji jakichś spraw prawnych, urzędniczych, może zakończenia roku akademickiego. Dobry czas na to, by w końcu zdeterminować się do nowych rzeczy, do nowych podróży, nowych realizacji. Świetny czas na to, by wykorzystać swoje umiejętności, doświadczenie, wiedzę nabyte poprzez, nie wiem, szkolenia, do tego, by wybrać nowe kierunki, nowe działania. Niektóre z Was, mam wrażenie, że będą myśleć o podróżowaniu i to może być całkiem dobry czas. Świetny czas na zmianę perspektywy myślenia o sobie i dla siebie. Doskonały czas na to, by po mojemu jakieś aspekty chirurgiczne w końcu dokończyć, szczególnie jeśli chodzi o stawy biodrowe, kręgosłup lędźwiowy. Ale zobaczmy później. Pamiętajcie, to jest archetyp karty, ja nie jestem lekarzem, a wszelkie diagnozy i konsultacje medyczne to do medyków. Świetny też czas na to, aby jakieś prawne, prawnicze aspekty, czy to jeśli chodzi o kwestie z alimentami, o łożenie na dzieci lub aspektach spraw prawnych o dzieci czy dla dzieci, to będzie czas, w którym będziecie mogli takowe kwestie załatwić i to mam nadzieję, że bardzo korzystnie dla Was, czego Wam z całego serducha życzę. Pamiętajcie, karty to nie wyrocznia, za to potencjał. Początek tygodnia może być dosyć leniwy, może być brak z Waszej strony takiej pełnej witalności. I wtedy wówczas warto zdeterminować przede wszystkim sprzątanie wokół siebie i w sobie. Uwolnić się od tego, bo muszę, bo tak trzeba, bo tak wypada. Doskonały czas na to, by zweryfikować dotychczasowe osiągnięcia, sprawdzić, gdzie są wycieki, czyli tak zwana dziura w kieszeni, i próbować to w jakiś sposób naprawić czy ogarnąć. Może być początek tygodnia troszeczkę taki osłabiony i to fizycznie, i to mentalnie i uważajcie literalnie w tym tygodniu na przepływ finansowy. Mam wrażenie, że może chodzić o to, że być może przeinwestujecie albo za bardzo. Skorpiony mają bardzo dobre serce, bardzo często są bardzo hojnymi osobami, które wspomagają innych. Ale tutaj mam wrażenie, że osoby Trygonu Ziemskiego, Byk, Panna, Koziorożec, troszeczkę mogła nadwyrężyć tę Waszą hojność i dobroć serca. Zweryfikujcie, zobaczcie. Pamiętajcie, że pomaganie jest cudowne, ale może nie zawsze tylko z tą rybą następnej tacy, a za to towarzyszenie we wspólnych połowach może wnieść o wiele więcej pozytywnego,
aniżeli takie ciągłe ofiarowanie czegoś. Mam wrażenie, że to będzie dobry też czas na to, by zadbać o siebie, szczególnie o kosób szyjny, barki, energetykę tak generalnie. Może więcej witamin, może troszeczkę warto by było więcej odpocząć. W aspektach emocjonalnych i relacji uważajcie na osoby wam najbliższe, rodzinę, tak zwanych przyjaciół, na niesprawdzone informacje i na sytuację na zasadzie ty brutusie przeciwko mnie. Tutaj możecie poczuć się trochę jakby nie wiem, zawiedzeni, zostawieni, oszukani, a może to jest czas na to, by w końcu pozbierać się po takiej okoliczności i zacząć w końcu stawiać na siebie. Czas na to, by otrzepać kurz z kolan, poprawić koronę i dźwignąć się z tego zawodu, sytuacji, która was po prostu zraniła. Mam wrażenie, że to będzie czas, w którym bardzo mocno będziecie weryfikować swoje odczucia, emocje, miłości. Może być to trudniejszy czas dla osób, które poszukują, które chcą poznać kogoś. Tutaj mam wrażenie, że owszem, pojawi się osoba młodsza, trygon powietrzny, ale mam wrażenie, że ma niedomknięte sytuacje albo jest równie pokiereszowana i może będzie trzeba czasu na to, by coś z tej relacji wyszło. Ja wam oczywiście życzę jak najlepiej, dużo, dużo empatii przede wszystkim. Jeśli chodzi o aspekty zawodowe, słuchajcie, moja babcia mówiła, kto nie ma szczęścia w miłości, ten ma szczęście na pieniędzy. I to będzie świetny czas na to, by umocnić swoją pozycję, pokazać swój splendor, błysnąć swoją umiejętnością, wiedzą, precyzją. Doskonały czas na pracę, doskonały czas na kreowanie nowej przestrzeni, wchodzenie w jakieś nowe projekty. Świetny czas na to, by spełniać swoje marzenia. I życzę wam tego z całego serca. Tak po prostu. Trochę trudniej może być z urzędami i to takimi ważnymi urzędami. Trochę trudniej może być z podejmowaniem mądrych, a bardzo potrzebnych decyzji. Uważajcie na osoby, które mogą próbować wykorzystać nad wyraz swoje stanowisko i najzwyczajniej w świecie być upierdliwym. Tutaj mocno miejcie rękę na pulsie. Mogą pojawić się wracacze lub osoby, które w jakimś stopniu te relacje są mocno utrudnione i tak naprawdę nigdy nie będą pełnowymiarową relacją. Może czas przemyśleć, zweryfikować. A zwróćcie uwagę na aspekty, jeśli chodzi o kwestie energetyczne, na podwyższone ciśnienie, na bóle migrenowe. Zwróćcie uwagę na narządy rodne i kwestie dolegliwości wieku dziecięcego lub takie tak zwane wrodzone. Tutaj warto by było być może jakiś zabieg, jakąś weryfikację medyczną poczynić. Pięknie wam dziękuję. Pomimo i ponad wszystko życzę udanego tygodnia. Pamiętajcie, to wy macie moc sprawczą, tak więc twórzcie, działajcie i bądźcie po prostu zadowoleni. Wszystkiego dobrego wam życzę. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku strzelca lub ascendentem w strzelcu właśnie. Czytanie dla was. Czas uwolnić umysł. Czas zainwestować w siebie. Czas na to, by poczuć się szczęśliwym, spełnionym, pełnym. Doskonały czas na to, aby wyjść z klatek ograniczeń. Przestać zastanawiać się i myśleć tym, co mówią inni i zacząć siebie spełniać. Mam polepszenie finansów, mam potencjał dostania się na stanowisko, na które myśleliście. Świetny czas na to, aby wyjść z trudnych okoliczności, być może prawno-administracyjno-sądowych, gdzieś jakieś aspekty będą rozwiązane na plus dla was. Doskonały czas na to, by więcej czasu spędzić wśród rodziny, bliskich wam osób. Czas na uwolnienie się prawdopodobnie z toksycznej relacji rodzinnej. Trzymam za was kciuki. Przede wszystkim zainwestujcie w siebie w tym tygodniu.
Być może ten tydzień będzie generował troszeczkę potrzebę wyizolowania się i pozałatwiania spraw, szczególnie związanych spraw z rodziną lub bardzo bliskimi osobami. Uważajcie na sytuacje, które mogą co prawda wnosić światełko w tunelu, ale być nierzetelne, nie do końca sprawdzone. Przy rycerzu mieczy bardzo często pokazują mi się sprawy, które są nie do końca prawnie uzasadnione lub nie do końca uczciwe, takie tak zwane działanie po bandzie. Mocno na to zwróćcie uwagę, szczególnie jeśli chodzi być może o relacje, czy działania, czy sprawy związane z osobą starszą z waszego otoczenia, bo mam wrażenie, że tutaj trzeba będzie troszeczkę zacząć wytyczać granice, bo być może przekroczyła tak zwane uprawnienia i tutaj warto by było być może wyznaczyć granice lub powiedzieć, że coś wam się nie podoba, że coś być może jest nie tak, i macie do tego prawo, oczywiście z estymą i szacunkiem do wieku, ale też i z rzetelnością do siebie, taką działaniem rzeczowym, może w ten sposób. W sprawach emocjonalnych i miłosnych literalnie pokazują mi się sprawy sądowe do ogarnięcia. Może tutaj trzeba będzie dokończyć jakąś sprawę rozwodową, jakieś ustalenie ważnych kwestii. Czas na to, aby nigdybologię, nie widzi mi się, tylko literę prawa zastosować. I rzeczywiście, może tutaj trzeba będzie porozmawiać z kimś niezbyt wylewnym. Może zamknąć sprawę z byłą partnerką, partnerem. Może tutaj trzeba będzie konsensus, jakiś złoty środek obrać, porozmawiać z kimś, kto wylewny nie jest. Być może trzeba będzie po prostu przeprowadzić ważną rozmowę. Trudną, ale ważną. Ja wam życzę przede wszystkim siły spokoju i empatię do siebie. W aspektach zawodowych, słuchajcie, długoplanowe, ważne sprawy. Świetny czas na prognozowanie, na aspirowanie, na realizowanie fajnych projektów. Działanie długofalowe i to rzetelne. Zwróćcie uwagę, co prawda, na opłaty skarbowe, finanse, uwaga na mandaty, tutaj mogą się pojawić, ale jeżeli ogarniecie system, to i współpracy pojawią się i wy komuś możecie pomóc. Będzie to dobry czas na budowanie swojej przestrzeni. Rzetelne, uczciwe, bez tak zwanego drugiego dna i naprawdę bardzo, bardzo rzetelne i dające wam perspektywy naprawdę długofalowe, dobrych, uczciwych pieniędzy. Bardzo wam tego życzę. To na co uważać? To na zbytnią rozrzutność. Na przełamanie takiego zdrowego rozsądku, na to, żeby nie dać się wykorzystywać, nie dać się oszukiwać, okradać. Na uwaga na to, aby po prostu nie przepłacić. Tak? Może w ten sposób. Co to będzie to dobry czas na to, by w końcu dokończyć sprawy o pieniądze, o alimenty, takie prawne, sądowe wręcz. W końcu odzyskać płynność i harmonię i we w głowie, i w finansach, i może w energetyce również. Jeśli chodzi o aspekty energetyczne, zwróćcie uwagę na aspekt wody i hormonów. Zwróćcie również uwagę na sytuacje związane z wiekiem nieco podeszłym. No i po mojemu kręgosłup i jakieś kwestie zabiegowe, jakieś nie wiem, chirurgiczne, ortopedyczne. Tutaj również warto byłoby w tym tygodniu przemyśleć przynajmniej wyznaczyć sobie termin tego badania, po prostu nie odpuścić siebie w tym wszystkim. Pięknie wam dziękuję za wysłuchanie i życzę wam, aby ten tydzień był pełen optymizmu, pomimo i ponad wszystko udanych spraw i działania. Takiego w zgodzie dla was i z wami. Dziękuję pięknie i wszystkiego dobrego. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku koziorożca i ascendentem w koziorożcu. Czytanie dla was.
No, może być to troszeczkę huśtawkowy to tydzień, szczególnie w emocjach. Trochę huśtawka taka emocjonalna was może czekać. Z jednej strony świetny czas kreatywny, wchodzenia w jakieś nowe projekty, nowe układy, może nowe znajomości. Świetny czas na to, by być może przeprowadzić remont w swojej przestrzeni. Być może świetny czas na to, by wejść w nowe projekty zawodowe i biznesowe. Ale starajcie się nie zakładać niczego na wyrost. Owszem, może być to tydzień, w którym możecie poczuć pewnego rodzaju rozczarowanie. Może być to czas, w którym pewne rzeczy nie do końca pójdą po waszej myśli. Czy to będzie złe? Może niekoniecznie. Czasami wiecie, jest tak, że musimy spróbować w czasie tym trudniejszym odnaleźć to światełko w sobie. Tę zostawioną nadzieję, pragnienie, marzenie. Zaszufladkowane i być może to będzie czas na to, by w końcu odsunąć tę szufladę i wyjąć to zostawione marzenie, pomimo i ponad wszystko. Uważajcie, jeżeli po mojemu, jeżeli miałyście pojawiła się myśl do tego, by zrobić remont w swojej przestrzeni, tak emocjonalnej lub fizycznej, czyli jakiś remont, nie wiem, przemalować ściany, generalny remont zrobić, to jeśli to nie było wcześniej ustalone, a jest to od tak pomysł, to go zostawcie. To nie ten tydzień, bo generalnie mam jakieś takie przeczucie, że nawet z tym ustalonym terminem remontu mogą być pewne opieszałości. Coś trzeba będzie przełożyć. A w przypadku, kiedy przyjdzie wam pomysł na to, żeby dobra, od poniedziałku robię remont, to mocno uważajcie, bo może dojść nawet do jakiegoś oszukania was. Coś może być na rzeczy. Tak więc tutaj przemyślane działania, jeśli chodzi o remonty takie ad hoc. Uważajcie na sytuacje nerwowe, szczególnie przy domu, w domu. Uważajcie na własną konfundację. Tutaj być może trzeba będzie zrobić burzę w szklance wody, tylko po to, by docenić swoją wartość, swoje możliwości. Świetny czas na pieniądze, na ogarnięcie pieniędzy. Mam wrażenie też, że to będzie tydzień przede wszystkim, który będziecie realizować w pieleszach domowych. Coś trzeba będzie ogarnąć, coś trzeba będzie, jakiś remanent zrobić, zobaczyć, przygotować się do sezonu konfitur i słoikowania. To może być czas na to, by ogarnąć przestrzeń też i w sobie. Świetny czas na to, by zainwestować w siebie. Doskonały czas na jakieś, nie wiem, rozpoczęcie nowego cyklu treningowego, zafundowanie sobie jakiegoś, nie wiem, szkoła jogi, masaże. Doskonały czas na to, by docenić swoje wartości i zacząć inwestować w siebie. Uważajcie i szerokim łukiem omijajcie osoby, które będą próbowały, to jest trygon powietrzny, młodsze osoby, które mam wrażenie, że są osobami młodszymi z waszej rodziny, które będą chciały w jakimś stopniu skok na waszą kasę zrobić. Sugerowałbym, mam jakiś channeling, sugerowałbym, co by nie brać żadnych pożyczek, nie żyrować, nie kupować, na zasadzie kup mi, a ja ci potem oddam, bo mam wrażenie, że może tutaj nie będzie z góry założenia i tak mu nie oddam, tylko tu będzie jakiś problem z płynnością finansową. Zróbcie, jak uważacie oczywiście, ale miejcie z tyłu głowy, że taki problemik pojawić się może. Za to może być to świetny czas na to, by na forum zawodowym, publicznym zabłysnąć. Świetny czas na to, by wykorzystać swoją wiedzę, dotychczasowe szkolenia, umiejętności, by ogarnąć przestrzeń. I to naprawdę z sukcesem. Ja Wam życzę jak najwięcej tych sukcesów. W aspektach emocjonalnych uważajcie na sytuacje mocno nerwowe, a udowodnij mi i na tak zwanych czarusiów.
Owszem, może pojawić się ktoś atrakcyjny, ktoś, kto przykuje Waszą uwagę. Tutaj szczególnie osoby, które nie są w relacji. Tutaj taka osoba może się pojawić, ale raczej to będzie znajomość przejściowa. Być może czasami takie znajomości też są bardzo ważne, bardzo istotne, bo pomagają nam się wydźwignąć z pewnego rodzaju dołków emocjonalnych. Ktoś może po prostu wskazać nam, że nadal mogę kochać, potrafię kochać, że nie jestem taki zły, taka zła i że już świat o mnie zapomniał. Ale nie musi być naszym partnerem tym docelowym. Mam wrażenie właśnie, że w tym tygodniu ktoś taki może się pojawić. Jeśli chodzi o relacje już istniejące, to bardzo mocno uważajcie, bo mam wrażenie tutaj, że mogą pojawić się jakieś trudności, jakieś niejasne sprawy. I powiem wam, że ciche dni wcale nie są dobre, więc starajcie się wyjaśniać pewne aspekty na bieżąco. Tu może być pewien problemik. Oby nie. Jeśli chodzi o aspekty zawodowe, to jakieś sprawy urzędowe, trzeba będzie to zrobić w pojedynkę. Mam wrażenie, że zostaniecie troszeczkę na lodzie, jeżeli ktoś wam mówił, że wam pomoże, wesprze was, pójdzie z wami do tego sądu, do tej, nie wiem, administracji, coś, to mam wrażenie, że tutaj zostaniecie sami z tym. I paradoksalnie będzie to bardzo, a nawet najlepsze rozwiązanie. Zwróćcie uwagę na opieszałość urzędów, sądów, zwróćcie uwagę na jakieś aspekty, które nie dostrzegacie, żeby nie było później, bo nieświadomość czy niedouczenie w aspektach prawnych nie tłumaczy nas. Niestety trzeba mieć miarę ogarnięte, a jeżeli nie macie takiej wiedzy, to niestety, niestety trzeba będzie zatrudnić kogoś, kto was w tym wesprze, bo niewiedza niestety nie jest tłumaczeniem. Mogą się pojawić jakieś sytuacje do załatwienia z przeszłości na CITO, natychmiast. I tutaj już nie będzie zaczekaj. Tu już nie będzie zaczekaj. To, na co uważać? Na zbytnie rozbisurmanienie finansowe lub zbyt nachalne, bliskie wam towarzystwo, bo przysłowiowo z torbami mogą próbować was puścić. Może być to czas, w którym będziecie mieli taką potrzebę mocnego zamknięcia się w sobie, w swojej przestrzeni. Czasami tak potrzebujemy, ale to będzie takie aż hermetyczne działanie. Czy dobre? Czasami tego potrzebujemy. Tylko nie róbmy może tego tak aż na długo czy na stałe. I uważajcie na aspekt sytuacji ze zgubieniem jakichś dokumentów, pieniędzy lub wykorzystaniem waszych pieniędzy. Energetycznie zwróćcie uwagę na aspekt poruszania się, problemy z żylakami, kwestie limfatyczne, ale też i zwróciłbym uwagę na kwestie z oczami. Tutaj być może trzeba będzie okulistę odwiedzić, przynajmniej wziąć to pod uwagę. Pamiętajcie, nie jestem lekarzem, a to jest podpowiedź, archetyp kart, a medyczne konsultacje to do medyków. Pięknie wam dziękuję. I życzę pomimo i ponad wszystko dobrego, owocnego, spokojnego i kreatywnego tygodnia. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku wodnika lub ascendentem w wodniku właśnie. Czytanie dla was. Nadchodzący tydzień. Jeżeli mieliście jakieś sprawy sądowe, konsultacje medyczne, jakieś operacje, jakieś weryfikacje ważnych dla was spraw, to myślę, że ten tydzień przyniesie sukces, zwycięstwo i potencjał do tego, by wyciągnąć wnioski i pójść dalej. Bardzo wam kibicuję i życzę jak najwięcej sukcesów. Mam wrażenie, że to będzie też tydzień, w którym nowa praca, nowe osoby pojawić się mogą. Korzystajcie z doświadczenia. Mówcie o sobie w superlatywach. Reklama dźwignią handlu. Doskonały czas na to, by popodróżować. Może być to czas, w którym rzeczywiście załączy wam się tryb zwycięzcy. Mocno z tego skorzystajcie, bo nasze drobne sukcesy są trampoliną do większych sukcesów. To, na co bym zwrócił uwagę,
na osoby, które mogą próbować zagrać nam na emocjach. Tutaj pojawić się może ktoś z trygonu powietrznego, waga, bliźnięta, wodnik, którzy mogą próbować trochę zagrać nam na emocjach. Szczególnie jeśli chodzi o aspekty zawodowe, na zasadzie, no co, ty nie zrobisz tego dla kolegi, koleżanki, albo nie, no ja wiem, że trochę jest to wykraczające poza schemat twoich obowiązków, ale zrób, zrób. A później, jeśli cokolwiek się wydarzy, powinnie wam się przysłowiowa noga, oczywiście winą zostaniecie obarczeni wy. Mocno zweryfikujcie i mocno uważajcie, co by nie dać się w przysłowiowe pokrzywy wciągnąć. Dokładnie tak. Może zacznę od aspektów właśnie tych zawodowych, jak już jestem, że tak powiem, na fali. Zobaczcie, sądowe, aspekty weryfikacji, coś z przeszłości, dokumenty, ludzie, okoliczności z przeszłości. Bardzo mocno zwróćcie uwagę, bo rzeczywiście będziecie na celowniku. Ktoś będzie próbował albo wam coś udowodnić, albo po prostu zwróćcie uwagę, bo to może być trudniejszy zawodowo czas. Trzeba będzie dokończyć rzeczy, dokończyć sprawy i ktoś może was na tak zwane cenzurowane wziąć. Będzie to czas być może, w którym trzeba będzie dokończyć, domknąć sprawy, które są niezbyt komfortowe dla was. Przysłowiowe wypić piwo naważone. Może być to czas, w którym no wprawdzie, a tak do szpiku kości trzeba będzie stanąć. Średnio wygodny czas zawodowo. Mocno pilnujcie się, żeby w niekomfortowe okoliczności się, że tak powiem, wdać. Konsultacje prawne, tutaj warto wziąć to pod uwagę. Tydzień, który pozwoli wam wyjść z jakiegoś marazmu, który pozwoli wam na to, aby po prostu raz na zawsze zakończyć sytuacje, które są wam niekorzystne. Co pozwoli wam na to, by być może wejść w zupełnie nowe relacje, okoliczności. Mocno uważajcie, po mojemu, na aspekt przypadków, wypadków. Zobaczcie, czy nie kończy wam się przegląd auta. Sprawdźcie stan techniczny, bo mam wrażenie, że rzeczywiście może niektórzy, niektóre z was szykują się na jakiś wypad, na jakiś wyjazd, może weekend, a tutaj, po mojemu, stan techniczny to głównie jeśli chodzi o zawieszenie i kwestie z paliwem, przewody być może trzeba będzie sprawdzić. Zobaczcie. Pamiętajcie, karty niewyrocznia, ja się mogę mylić. Ale mam jakieś takie nieodparte przeświadczenie, że to było ważne, żeby to powiedzieć. Tutaj oczywiście uważajcie na przypadki, wypadki i sprawdźcie stan techniczny, ale też czy nie kończy się polisa, czy ubezpieczenie auta. Jeśli chodzi o aspekty emocjonalne i miłosne, to czas, kiedy siedzieliście w czarnym dołku, czas rozczarowania, smutku, mam wrażenie, że w końcu się zakończy. I bardzo dobrze. I życzę wam z całego serca. Na horyzoncie pojawi się ktoś, może też po przejściach, ale ktoś rzetelny, ktoś, kto wyciągnął wnioski. Ktoś, kto jest uczciwy, stabilny, zrównoważony. Może być to relacja naprawdę a długoterminowa. Może na początek to będzie osoba, którą trzeba będzie zdobywać. Która może być postrzegana przez was zbyt opieszała, może trochę nudna, ale w gruncie rzeczy może być to relacja naprawdę bardzo rzetelna, uczciwa i taka naprawdę z fajnym twistem. Trzeba tylko o nią zadbać. Pomyślcie o tym. Tydzień, w którym przede wszystkim warto by było pomyśleć o sobie, zwrócić uwagę na swój stan zdrowia i warto by było po prostu, jeżeli jest to tylko możliwe, więcej czasu odpocząć, przestać tyle myśleć, pozwolić sobie na to, aby po prostu odpocząć. Może być to czas, w którym trzeba będzie literalnie jakieś chirurgiczne aspekty wykonać, ale też może być to czas, który
Może generować potrzebę uzewnętrznienia tego, co jest w was. Pozwólcie sobie, aby głos intuicji, pomimo logice, powziął prym. Położyć się, nie cisnąć tematu na siłę, poczekać, bo poranek może być mądrzejszy. W aspektach energetycznych, tak jak wspomniałem, kwestia operacji, kwestie przypadków, wypadków, zwróćcie uwagę na kręgosłupy. Mam wrażenie tutaj też, że chodzi o kwestie limfatyczne i alergiczne. Zobaczcie, przemyślcie, a wszelkie konsultacje medyczne to do specjalistów. Pięknie Wam dziękuję. Życzę Wam udanego, dobrego tygodnia i spokoju i siły przede wszystkim. No i dziękuję za wysłuchanie. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku ryb lub ascendentem w rybach właśnie. Moje drogie, moi drodzy, czytanie dla Was. Zobaczmy, cóż tam w karciochach. Myślę, że no może być dosyć wyzwaniowy tydzień, troszkę roszczeniowy ze strony najbliższych Wam osób, rodziny, przyjaciół, partnerów, partnerek. Warto by było rzucić na swoją energetykę, szerokim łukiem omijać sytuacje nerwowe. Za to może być to dobry czas na tak zwane skonfundowanie się na siebie i wyjście z pewnego schematu, bo tak trzeba, bo tak muszę, bo mogę. Być może zrobić coś, co się komuś nie spodoba. Wyjdźcie ze schematu niemyślenia o sobie. Najważniejsi jesteście wy. Może być to tydzień z tak zwanym punktem zwrotnym. Zobaczcie, kto wam towarzyszy. Zobaczcie, na kogo możecie liczyć. I zacznijcie realizować swoje marzenia i swoje projekty. Uważajcie na sytuacje trochę nerwowe ze strony najbliższych Wam osób, jakieś sytuacje z pomówieniem, z jakimiś oszczerstwami, sytuacjami mocno roszczeniowymi. Być może literalnie to będzie czas na to, aby uwolnić się od osoby, która może ma problemik z tymi pucharami, albo przynajmniej z emocjami. Mogą się pojawić sytuacje, które ktoś Wam doniesie, że być może ktoś na Was ma oko, być może ktoś przysłowiowe cholewki smoli, a okazać się może, że to wcale nie o Was chodzi. Pomyślcie. Myślę, że to może być tydzień, w którym dużo szczęśliwych zbiegów okoliczności pojawić się może. Zwróćcie uwagę na to, by być może, wiecie, pieniądze i sukces lubią spokój i ciszę. Świetny czas na to, by zainwestować w siebie. Szkolenia, kursy, zdobywanie wiedzy, usystematyzowanie już zdobytej wiedzy. Świetny czas na to, by podróżować, by zdobywać nowe doświadczenia, zobaczyć nowe przestrzenie, poznać nowych ludzi, no, nowe, nie wiem, społeczności, być może czas na takie wyjazdy zagraniczne. Doskonały czas na to, by popracować ze sobą i dla siebie. Zwróćcie uwagę na ważne, aczkolwiek trudne rozmowy z osobą starszą. Być może tutaj wasi rodzice, nestorowie rodów, osoby starsze będą wymagać troszeczkę więcej waszej uważności lub pomocnej dłoni. Może pojawić się ktoś z tak zwanego przypisania karmicznego, może być to czas trochę trudniejszy w aspektach podejmowania decyzji, bo ranga i waga tych informacji i przyszłych działań będzie bardzo, bardzo wysoka. Jeśli chodzi o aspekty zawodowe, mam wrażenie, że niektóre z Was będą chcieli zrobić trochę czystek i być może niektórzy z Was pracują ponad swoją siłę i mam wrażenie, że będziecie może odchodzić na własnych warunkach i dobrze, zmiany są czasami mocno potrzebne.
Wyznaczajcie granice. Mówcie głośno, co wam się nie podoba. Ja rozumiem, że w tej chwili praca, sytuacje na rynku pracy są takie, jakie są. Ale też nie pozwólcie, byście byli wykorzystywani po prostu. Może być to trochę trudniejszy czas, ponieważ trzeba będzie zrobić jakieś rzeczy, które wam się nie podobają, które są być może nie w zgodzie lub trochę wykraczają poza schemat waszych obowiązków, ale mam wrażenie, że te pewne rzeczy będą, jakby to ładnie powiedzieć, jesteście ostatnią deską ratunku osobami, które mogą to zrobić. Ktoś przysłowiowo dał ciała, a wy będziecie ratować sytuację. Wcale nie będziecie na to docenieni, ale zrobicie to. Co bardziej będzie to korzystne, bo wy zobaczycie, że to możecie. I być może wówczas podejmiecie decyzję, że okej, zrobiłem to, pokazałam, teraz odchodzę i radźcie sobie sami. Pomyślcie, ja wam życzę jak najwięcej sukcesów i wiatru w żagle. Jeśli chodzi o emocje, to tutaj może być tydzień troszeczkę, jakby to powiedzieć, nostalgiczny, w zbyt wygórowanych oczekiwaniach. Uważajcie na to, by, jakby to ładnie powiedzieć, potencjał oświadczenia się komuś i dostanie kosza. Przemyślcie, czy aby na pewno ten czas jest dobry akurat na to, by się, znaczy wiecie, mówienie miłych rzeczy, oświadczenie się, wyznanie komuś emocji, miłości jest zawsze cudowne. Tylko ja mam takie wrażenie, to oczywiście channeling, że ten tydzień na kwestię z oświadczeniem możecie być lekko niezrozumiali. Przełóżcie może na troszeczkę inny czas. Za to może być to świetny moment na to, by zażegnać sytuacje trudne. Pogodzić się. Tak po prostu. Wybaczyć sobie i tej drugiej stronie. Dobry czas na to, by w końcu zacząć lśnić swoim blaskiem. Czas na domknięcie przeszłości, na zamknięcie okoliczności, które was po prostu zraniły. Po prostu. Pozwólcie sobie na to. W aspekcie cienia mogą być problemy z urzędami, z sądami, z jakimiś osądami. Tutaj może być tydzień, który będzie generował troszeczkę jak w bajkach Disneya, diabołek i aniołek, i będziecie dywagować. I będzie dużo rzeczy do ogarnięcia. I mocno ego będzie próbowało dojść do głosu. I pamiętajcie, że literą prawa, a nie gdybologią i widzimisię, warto by było ten tydzień realizować. Może być to trudniejszy czas z wyborem. Możecie być postawieni przed trudnymi wyborami. I przede wszystkim skupiłbym się na swojej wiedzy. Może to będzie dobry tydzień na to, by troszeczkę więcej pomedytować, mocniej skupić się na tak zdroworozsądkowo, egoistycznie na swoich potrzebach, na sobie. Może się to nie podobać innym, szczególnie najbliższym wam osobom. Znajdźcie przestrzeń dla siebie. Literalnie być może będziecie potrzebować w tym tygodniu jakiejś samotni, od separowania się od zgiełku, od ludzi, okoliczności, przeorganizowanie, przebudowanie swojej przestrzeni, również tej zawodowej i emocjonalnej. Ja wam życzę powodzenia. To, na co zwróciłbym uwagę, to szczególnie na hormony, na kwestie z dolegliwościami wieku poważniejszego, kwestie kręgosłupa szyjnego, ramiona i barki i kwestie związane z takim gorszym samopoczuciem. Zainwestujcie w ciszę, długie spacery, spokój, pomimo i ponad wszystko. Pięknie wam dziękuję. Życzę wam udanego, dobrego tygodnia i pamiętajcie, to my mamy potencjał do tego, by realizować, kreować się i działać. Życzę wam wszystkiego, co dobre. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku barana lub ascendentem właśnie baranku. Czytanie dla was.
Tydzień pełen ekspresji, tydzień pełen kreacji, tworzenia, pełen potencjałów nowej pracy, nowej miłości. Owszem, może pojawić się na horyzoncie właśnie ta nowa miłość, nowa osoba. Mam wrażenie, że jak szybko się pojawi, tak jeszcze szybciej zniknie, tak lekko po angielsku. Za to może być to świetny czas na to, by zacząć realizować się zawodowo. Mogą być tak zwane wyzwania na dywaniku szefa. Być może trzeba będzie wytrzymać tak zwane ciśnienie, bo pewne rzeczy mogą Wam się szybko nudzić lub tracić na atrakcyjności, ale trzeba będzie je dokończyć. Zwróćcie uwagę na osoby najbliższe Was, czy to tak zwanych przyjaciół, czy ludzi, z którymi współpracujecie, bo ktoś coś będzie próbował ugrać waszym kosztem lub najzwyczajniej w świecie nie dajcie się wpuścić w jakieś sytuacje niekomfortowe, bo ktoś powie, że zrobiłyście, czy zrobiliście, czy nie zrobiliście czegoś, co ktoś coś, czyli tak zwana jedna pani, drugiej pani, na plotki po mojemu i na nieprzyjemności ze strony najbliższych. Mam wrażenie, że ten tydzień będzie dosyć wartki i uważajcie na aspekt działania po macoszemu, bo można zrobić sobie kuku. Tutaj rzetelność, rzetelność. No właśnie. Pojawił się aspekt czarusiów. Uważajcie na pieniądze. Uważajcie na to, że ktoś będzie wam opowiadał historię o złotych górach, a potem się okaże, że albo zostaniecie z tym sami, albo trzeba będzie spłacić nie swój kredyt. Zwróćcie uwagę na osoby, które z jednej strony mogą być bardzo inspirujące, mogą być bardzo kreatywne, a z drugiej strony no, zabawa w trzy kubki w tym tygodniu nie będzie wam służyć. Tutaj mocno uważajcie na to. Możecie mieć czas, w którym wasze marzenia, wasze aspiracje, wasze potrzeby będą bardzo wysokie, ale trzeba mocno zwrócić uwagę na te właśnie podteksty czy osoby, które no, będą próbowały ugrać coś dla siebie waszym kosztem. Tutaj mocno zwrócić uwagę. Za to może być to świetny tydzień na to, by zainwestować nie wiem, czas dla siebie, jakiś masaż, jakiś spa, może pomyśleć o zmianie diety. Doskonały czas na to, by zacząć przestać odkładać marzenia na drugi plan własny. Dosyć. Zacznijcie wykorzystywać potencjały, narzędzia, którymi władacie, mądrość, wiedzę, doświadczenie, umiejętności. Czytajcie mądre księgi, by zacząć realizować siebie. Może być świetny progres, jeżeli mieliście stagnacyjny czas w pracy, to może być świetny progres. Pojawią się nowe oferty, nowe propozycje. Sprawdzajcie i wszystko czytajcie, co jest napisane drobnym drukiem, ale generalnie zacznie się coś dziać pozytywnie dla Was. No właśnie, ten drobny druk. Nie będzie to dobry czas na tak zwane spółki z osobami wam bliskimi. Tutaj raczej niekoniecznie. W tym przypadku ćwierkały jaskółki, że marne są spółki. Niestety, niestety. Więc jeżeli planowaliście założenie jakiejś wspólnej firmy lub wzięcie na wspólnika kogoś z bliskiej rodziny, raczej nie, ale to jest po mojemu. Za to może być pełen rozjazdów, pełen prędkości, wartości, informacji, pełen ruchu tydzień na załatwianie spraw prawnych, urzędowych, gdzieś zawodowych. Świetny czas na awansowanie, przynajmniej próbę na to. Zwróćcie uwagę na byle jakość, bo w tym pędzie o czymś możecie zapomnieć, szczególnie o dbałość, tak? By wizerunek końcowy, jakość produktów. Tutaj może być takie trochę rozbieżność interesu, bo z jednej strony trzeba będzie, bo czas nagli, a z drugiej strony poziom, jakość trzeba będzie utrzymać. Tu może być trochę rozbieżne to. No i po mojemu zwróćcie uwagę na osoby trygonu powietrznego, z którymi współpracujecie, bo mogą być pewnego rodzaju drugie dna lub możecie być wystawiani na tak zwaną próbę. Miejcie uważność. Nie mam zbyt fajnych kart, jeśli chodzi o kwestie miłosne i emocjonalne. Trudny czas i raczej zamknięcie lub wyjście z relacji. W eremicie no nie ma już tej miłości. Eremita jest kartą, która mówi o oziębłości, o
Pewnie podjęciu decyzji o odejściu, o rozstaniu. Eremita jest pustką emocjonalną. Ale może to dobrze, bo jeżeli macie być w relacji, która jest trudna, która generuje te dziewiątkę mieczy, która jest i depresyjna, i obciążająca, bardzo nie lubię czytać takich kart, ale pomyślcie, drogie baranki, może jest to czas na to, by zdefiniować, co dla was jest najistotniejsze. I być może wyjść z sytuacji, która po prostu jest czymś na siłę, czymś udawanym, czymś, co was obciąża i nie przynosi żadnych korzyści, czy chociażby uśmiechu oponentu. No trudne karty, co mam powiedzieć? Zadbajcie o siebie. Jeśli chodzi o aspekty cienia, uważajcie na kwestie z poruszaniem się, przyjazdy, odjazdy. Jeżeli macie dzisiaj w tym tygodniu jakieś ważne rzeczy do załatwienia, terminowe, czasowe, miejcie bardzo skrupulatnie rozpisany plan. Pewne rzeczy mogą zadziewać się trochę w innych, w innym czasie, w innym szyku. Uważajcie na tak zwane spóźnienia, coś może przyjechać wcześniej lub później, więc jeśli jedziecie do kogoś, załatwiać jakieś sprawy, bądźcie i miejcie ten w zapasie te 15 minut, bo tutaj mogą być problemiki z tym związane. Energetycznie na to zwróćcie uwagę, szczególnie na dolegliwości wieku starszego, zwróćcie uwagę na nadciśnienie, kwestie z potencją, zwróćcie uwagę na hormony i kwestie z infekcjami górnych dróg oddechowych i alergią. Przypominam raz jeszcze, ja nie jestem lekarzem, są to tylko podpowiedzi i archetypy od kart. Wszelkie diagnozy, konsultacje medyczne to do medyków. Pięknie wam dziękuję, drogie baranki. Mam nadzieję, że ten tydzień, pomimo niełatwych kart, szczególnie w kwestiach emocjonalnych, pomimo i ponad wszystko będzie dobry dla was, pozytywny. Zadbajcie o siebie, o swój spokój, o poczucie swojej wartości, godności, bezpieczeństwa i miłości do siebie. Pamiętajcie, karty są podpowiedzią, są ewentualnym schematem zdarzeń, a to wy macie potencjał zmienić wszystko. Pięknie dziękuję za wysłuchanie i życzę wam pomimo i ponad wszystko dobrego tygodnia. A na czytanie zapraszam osoby spod znaku byka lub ascendentem w byku właśnie. Zobaczmy, cóż tam u was. Myślę, że pewien schemat, pewien czas trudniejszy dobiegnie końca. Czy to kwestie prawne, sądowe, czy to inne kwestie z przeszłości, do ogarnięcia zakończą się w pozytywny sposób dla was, co pozwoli wam na to, by ruszyć dalej w jakieś działania kreujące waszą przestrzeń lub pomagające wam w zdobyciu wiedzy, umiejętności, doświadczenia dla was. Myślę, że to może być niestety, trudniejszy bardziej czas rodzinno-znajomościowy. Tutaj sprawy urzędniczo-prawnicze, spadkowe, sprawy z niedokończonymi roszczeniami różnej maści mogą się zadziewać. Może być to czas, w którym trzeba będzie pewne rzeczy tyczące się rodziny lub bliskich was osób ogarnąć samemu. Jeżeli liczyliście na jakąś pomoc, to jak w przysłowiu chcesz liczyć, to licz na siebie. Ale za to będzie to czas, w którym macie potencjał zrealizować wszystko to, na czym wam zależy. I to naprawdę w dobry, wręcz spektakularny sposób. I ja wam życzę tego powodzenia jak najwięcej.
Czas na to, aby wyjść z sytuacji niekomfortowych. Czas na to, aby podjąć właściwą diagnostykę i leczenie, jeśli chodzi o aspekty emocjonalne. Doskonały czas na to, aby wykorzystać sytuacje, które was mocno dotknęły. Czasami wiecie, jak to jest. Artysta zaczyna tworzyć piękne dzieła w momencie, kiedy jest mu źle. Kiedy przeżywa rozczarowania, ma stan melancholijny, wtedy zaczyna działać, kreować, tworzyć najpiękniejszą prozę, wiersze, malować piękne obrazy. I trochę tak w tym tygodniu, drogie byczki, będziecie miały takie trochę katarzys. Czas na to, aby podnieść się z tych gruzów emocjonalnych i zacząć w końcu realizować siebie. Stanąć przed lustrem i powiedzieć, teraz ja. I życzę wam tej wytrwałości przede wszystkim. Świetny czas na to, aby być może porozmawiać o swoich emocjach, uczuciach do kogoś drugiego czy do samego siebie. Świetny czas na to, by ogarnąć system finansowania. Dobry czas na to, by być może w końcu wyjść z tych trudnych sytuacji. Nie dam rady, nie umiem, nie potrafię, a tak w ogóle to o co chodzi. Uwierzcie w siebie. Dacie radę. Jeśli chodzi o aspekty zawodowe, cóż mam powiedzieć? Albo zostaniecie zwolnieni, albo to wy powiecie, ok, w końcu idę stąd, bo już po prostu nie mogę. Doszłyście do jakiejś ściany. Być może to będzie czas na to, by w końcu zmienić pracę. Nie wchodźcie tylko z tak zwanej deszczu pod rynnę. Pamiętajcie, wszystko możecie, nic nie musicie. Być może waszym problemikiem, przynajmniej u niektórych z was jest to, że dajecie z siebie 110%, ktoś to wykorzystuje, jak już wykorzysta, to jesteście wypaleni i nie macie już nic do zaoferowania. Owszem, skupienie na pracy, na działaniu jest bardzo, bardzo potrzebne. Ale tak mądrze, to nie dawajcie z siebie tak te 110, no niech będzie 99%. Wtedy macie zawsze coś dodatkowego w zanadrzu, co pomoże wam w razie W na ogarnięcie systemu. Generalnie opieszałość, niepodejmowanie decyzji może być bardzo problematyczne, więc radzę się skupić, skonkretyzować. Będzie to czas na podejmowanie niełatwych decyzji i mam wrażenie i taką nadzieję, że wyjdziecie na prostą. Niemniej jednak uważajcie na zwolnienia, na redukcję etatu, chociażby na przestoje w firmie, mocno zwróćcie uwagę, bo możecie być nacenzurowanym. Bądźcie o krok i to wy podejmijcie decyzję. Emocjonalnie. Czas na ogarnięcie swoich emocji, swoich uczuć. Czas na to, by podjąć decyzję. Czas na to, by odciąć się od osoby toksycznej. Czas na to, aby wyciszyć emocje i pokosztować życia. Po mojemu, świetny czas na to, byście ze swoim partnerem czy partnerką wyjechali trochę za miasto. Daj sobie czas i przestrzeń do wyciszenia emocji. Mam wrażenie, że jesteście po, niektórzy z was oczywiście, po jakiejś ostrej kłótni. Pozwólcie sobie na ochłonięcie, wysłuchajcie się nawzajem i nie podejmujcie zbyt pochopnych decyzji. Literalnie uważajcie na złodziejaszków. Uważajcie na wampirów energetycznych. Warto wykorzystać swoje doświadczenie. Najlepszym w danym momencie autorytetem jesteście wy sami. Posłuchajcie najważniejszego autorytetu, czyli siebie. Nawet jak przyjdzie wam, poczynicie jakiś błąd, potknięcie, jakąś nieudaną decyzję, to będzie to kolejna lekcja i tak zwana trampolina do sukcesu. Coś, czegoś się nauczycie. Ale literalnie uważajcie na złodziejaszków, na sytuacje, które mogą próbować was w jakiś sposób wykorzystać. Oczy szeroko otwarte. Jeżeli wyjeżdżacie gdzieś, to sprawdźcie, czy wszystko jest pozamykane i warto żyć z sąsiadami w zgodzie. Bo tutaj rzeczywiście przy tej siódemce mieczy aspekt złodziejstwa gdzieś pojawić się może. Na co uważać? Uwagę największą skupić, jeśli chodzi o kwestie energetyczne. Zwróćcie uwagę na splot słoneczny i organy tam znajdujące się, czyli wątroba, woreczek
żółciowy. Zwróćcie uwagę na aspekt emocjonalny bardzo, kwestie kręgosłupa, operacje, jakieś drobne zabiegi, kwestia wody i zwróćcie uwagę na takie ogólne trochę wyczerpanie organizmu. Tutaj więcej spacerów, więcej spokoju, więcej nawadniania się i po prostu relaksu. Tak po prostu. Pięknie Wam dziękuję za wysłuchanie i pomimo i ponad wszystko życzę dobrego i udanego tygodnia. Kochani, czytania były trudne dla niektórych i tak czasami bywa. Ja Wam życzę przede wszystkim wiele spokoju ducha, siły miłości, odwagi, realizacji czasami pod górę, ale z nadzieją, bo nadzieja nie umiera nigdy. I życzę Wam jak najwięcej sukcesów. Życzę Wam dużo słońca, dużo optymizmu, rozmów z pozytywnymi ludźmi, uwierzenia w siebie, wiele czułości, empatii i miłości. Pięknie dziękuję za wysłuchanie i będę wdzięczny za jakiś komentarz. Bardzo Wam dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie. Dziękuję Wam za obserwacje, za słuchanie, za pozostawienie informacji zwrotnych. Bardzo to doceniam. Za wszystko bardzo dziękuję. Daje mi to motywację do działania jeszcze bardziej. No i dziękuję za zaufanie. I dziękuję, że jesteście tak liczni. Pięknie Wam dziękuję za Waszą obecność. No i cóż. Pięknego, dobrego weekendu, udanego tygodnia i do następnego czytania sobotniego. Wszystkiego dobrego Wam życzę i do zobaczenia.